God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Czy aby na pewno? God bless you. God bless you. God bless you. Mam nadzieję, że zaczynacie rozumieć, dlaczego mówię, że język angielski nie bez powodu stał się międzynarodowy i że to jest współczesny język Babilonu 2.0, który został ukształtowany przez sługusów diabła na przełomie dziejów celowo w taki sposób, aby wychodziły na przykład takie kwiatki jak to, że w angielskim God to Bóg, ale od tyłu to pies. A mianem psów w Biblii, a w Biblii określenie pies, no to jest bardzo pogardliwe i niemoralne określenie. Więc oczywiście jest to kolejny taki zabieg językowy na przełomie dziejów stworzony przez sługusów diabła, aby ludzie nieświadomie właśnie tym językiem bluźnili Bogu. To jest jeden z czołowych satanistów, Aleister Crowley, jeden z tych najbardziej znanych. I on swoich tam magów, kiedy uczył, trening magów robił, to zalecał im odtwarzanie płyt od tyłu. A po co to robił? To jest tak zwane maskowanie wsteczne i było o tym głośno w latach 80. Różne ukryte przesłania były właśnie w piosenkach znanych artystów, kiedy odtwarzało się je od tyłu, no to maskowali tam różne satanistyczne przekazy. Od przodu, od tyłu. No to był piosenka zespołu Led Zeppelin, Stairway to Heaven, czyli schody do nieba. No i na samym początku macie maskowanie wsteczne, wyraźnie słychać właśnie My Sweet Satan, czyli mój słodki szatanie. Ale artyści oskarżeni o backmasking i kodowanie satanistycznych przekazów to m.in. Led Zeppelin, The Beatles, Pink Floyd, Eric Light i wielu więcej, CDC, Britney Spears, Eminem. Później to gdzieś poszło w odstawkę, ponieważ wraz z pojawieniem się płyt kompaktowych w latach 80. Odtwarzanie piosenek od tyłu stało się trudniejsze. Na gramofonach było to znacznie łatwiejsze. Ale jestem przekonany, że ten proceder wciąż ma miejsce wśród popularnych artystów. Tylko nie mam czasu tego sprawdzać. No różne były tam te podprogi, na przykład szatan porusza się naszymi głosami od tyłu w piosence Snow Blind, Paradise Theater. Ale dlaczego ci o tym mówię? Żebyś zrozumiał sposób ich działania i myślenia. Ponieważ to wciąż ma miejsce i cały język angielski, język współczesnego Babilonu 2.0, jest tam masa tego. On jest napiętnowany wręcz po prostu całą masą ukrytych przekazów. Tak jak właśnie God od tyłu, dog, pies. Całe to zwiedzione amerykańskie chrześcijaństwo właśnie tutaj. Niektórzy tam adaptują się, tym ekscytują i zamiast po polsku powiedzieć niech ci Bóg błogosławi, to God bless you, nie? Bless you. To nie jest God bless you, tylko God bless you. To nie jest God bless you, niech Bóg ci błogosławi, tylko God bless you, czyli Boże, niech będzie ciebie mniej, bless you. Więc dobrze wam radzę, przestańcie używać tych zwrotów z języków, o których słowach nie macie pojęcia o genezie tych słów, tak? Z języków hebrajskich, jakichś aramejskich, greckich czy angielskiego. Mamy swój język polski, tak? Błogosławić, stan szczęścia, tak? Stan błogości. Tutaj to słowo się zgadza. Błogosławić, czyli sławić błogość. Bo błogosławieństwo to było po prostu bycie szczęśliwym, bycie błogosławionym. No i tutaj błogość, od słowa błogosławić, no to się zgadza, tak? A angielski God bless you, Boże niech będzie ciebie mniej.